Lekki aluminiowy pierścień zawieszono na nitce w pobliżu zwojnicy. Środek pierścienia i środki pętli zwojnicy leżą na jednej prostej. Wewnątrz zwojnicy znajduje się pręd wykonany z ferromagnetyka. Do zwojnicy podłączono źródło stałego napięcia i, opor i opornik suwakowy. Gdy w obwodzie płynął prąd stały, to pierścień wisiał pionowo. Tę sytuację przedstawiono na rysunku poniżej. Następnie suwak opornika przesuwano w różne strony i obserwowano zachowanie się pierścienia. Uwaga! Bliżej patrzącego jest część pierścienia narysowana grubszą linią. Podpunkt A. Uzupełnij zdania 1 i 2 tak, aby były prawdziwe. Podkreśl właściwe określenia wybrane spośród podanych w nawiasach. 1. Gdy suwak parnika jest przesuwany w lewo według rysunku w stronę źródła napięcia, to indukcja pola magnetycznego zwojnicy rośnie, maleje czy pozostaje stała. Zacznijmy sobie od końca, czyli znajdźmy sobie w karcie wzorów wzór na indukcję pola magnetycznego zwojnicy. To jest ten wzór pole długiego solenoidu zwojnicy indukcja widzimy, że zależy tutaj od przenikalności magnetycznej próżni ośrodka czyli mi0 razy mi r i tu jest n razy i przez l n to jest liczba zwoi, i to jest natężenie płynącego prądu i l to jest długość zwojnicy jeżeli sobie to zapiszemy, że b to jest mi0 mi r n i przez l no to możemy zobaczyć co tu się dzieje Mamy taką sytuację, że suwak opornika jest przesuwany w lewo, suwak tej opornicy suwakowej. I co się dzieje z indukcją? Więc tak, to się na pewno nie zmieniło, no bo miR to jest ten współczynnik związany z tym, że mamy w środku ferromagnetyk, to jest jakaś tam stała. To jest liczba zwoi, no to nie zmieniliśmy zwojnicy, to ona się nie zmieniła, nie zmieniła się długość zwojnicy. Natomiast co z natężeniem prądu elektrycznego? Co to znaczy, że suwak opornika jest przesuwany w lewo? To oznacza, że tu mamy coś, co jest naszym opornikiem R, ale to jest opornica suwakowa. I teraz, jeżeli będziemy przesuwać tutaj, tutaj ten suwak, to będzie się zmieniał opór tej opornicy, tego opornika. I teraz, im będziemy w lewo bardziej, tym jakby mniejszą część tego opornika, przez mniejszą część opornika będzie płynął prąd. A teraz sprawa OMA, wiadomo. Tu jest prawo OMA. Jak jest związane natężenie prądu elektrycznego z oporem? Wiadomo, że i to jest U przez R. Jeżeli przesuwamy suwak w lewo i jakby przez mniejszą część tego opornika płynie prąd, to oznacza, że opór tego opornika po prostu maleje. A jeżeli opór maleje, no to natężenie płynącego prądu rośnie, bo są to wielkości odwrotnie proporcjonalne. W takim razie przesuwanie, w lewo suwaka opornika oznacza, że natężenie prądu elektrycznego rośnie. Jeżeli natężenie I rośnie, czyli to coś rośnie, no to to oznacza, że skoro I rośnie, no to B również rośnie. I w takim razie możemy zaznaczyć, że indukcja pola magnetycznego zwojnicy rośnie. Jeżeli indukcja pola magnetycznego wytwarzanego przez zwojnicę rośnie, to pierścień ten jest przeciągany, jest odpychany, czy nie jest ani przeciągany, ani odpychany przez zwojnicę. Z jaką sytuacją mamy tu do czynienia? Mamy z taką sytuacją, że mamy zmienny y, prąd, y, zmienne natężenie pola elektrycznego, które się zmienia. W związku z tym zmienia się też y, indukcja pola magnetycznego, czyli mamy zmienne pole magnetyczne, a zmienne pole magnetyczne może y, wyindukować prąd płynący w tym. Pierścieniu. I teraz prąd, który będzie się indukował w tym pierścieniu, będzie się indukował w ten sposób, żeby związane z nim pole magnetyczne przeciwdziałało przyczynie, która go wywołała. To jest reguła Lęca. Czyli tu ma płynąć taki prąd, żeby, żeby związane z nim pole magnetyczne przeciwdziałało przyczynie, która go wytwarzała. Czyli, żeby powiedzieć, y co się dzieje z pierścieniem? Czy on jest przyciągany czy odpychany? To musimy sobie powiedzieć, jakie pole magnetyczne jest związane z indukowanym prądem w tym pierścieniu. A żeby to powiedzieć, musimy sobie najpierw powiedzieć o przyczynie, która wywołuje tutaj indukowany prąd i związane z nim pole magnetyczne, a tą przyczyną jest ta nasza zwojnica. Czyli musimy się zastanowić, jakie pole magnetyczne jest wytwarzane przez tą zwojnicę. Żeby to zrobić, to tak. Rysujemy sobie, jak płynie prąd. Prąd płynie od plusa do minusa, czyli płynie tak. Tak, tak. Teraz te zwoje idą jakby od tyłu do przodu, czyli prąd płynie w ten sposób. No i tutaj w końcu do dołu. Używamy reguły prawej dłoni, czyli ustawiamy tak prawą dłoń, żeby cztery palce poza kciukiem wskazywały przepływ prądu, czyli... Rękę jakby przełożylibyśmy od tyłu i palce te cztery byłyby w ten sposób, a odgięty kciuk wówczas musiałby być w tą stronę, bo ręka jest tam z tyłu. Odgięty kciuk będzie wskazywał biegun północny, więc z drugiej strony musi być biegun południowy. Czyli z tego, że w ten sposób w tej zwojnicy płynie prąd, jesteśmy w stanie powiedzieć, jak, jakie tu jest pole magnetyczne indukowane przez ten y, zmieniający się. Prąd, więc indukowane jest takie pole magnetyczne, że tu jest biegun północny, a tu jest biegun południowy. I teraz prąd, który się będzie indukował w tym pierścieniu, na skutek tego, że tutaj jest zmienne pole magnetyczne, będzie się indukował w takim kierunku, żeby stowarzyszone z nim indukowane pole magnetyczne przeciwdziałało przyczynie, która go wytworzyła. Czyli jeżeli ten prąd wytwarza pole, magnetyczne, że tu jest biegun północny, a tu jest biegun południowy i my zwiększamy w ogóle y, indukcję tego pola, czyli tu jest y, jakby coraz silniejszy ten magnes. Tu jest biegun północny, tu jest biegun południowy. To teraz tu będzie się tak indukowało, żeby przeciwdziałało. Czyli jeżeli jest biegun y, tutaj południowy, no to tutaj również będzie się indukował biegun południowy, a tu biegun Północny, tak, żeby te dwie rzeczy się od siebie odpychały, bo jakby, jeżeli wyindukowałoby się tak, że tu będzie biegun północny, a tu południowy, no to jeszcze byśmy wzmacniali to pole, tak, bo pole jest, y, tu jest N, tu jest S, tak? Więc, jeżeli byśmy dołożyli jeszcze tu po prawej N, a po lewej S, no to jakbyśmy, jakbyśmy wzmacniali to pole, a my chcemy je osłabić, tak, regułę lęca, czyli y, no jakby robimy na przekór. Czyli jeżeli tutaj jest N, a tutaj jest S, no to musi się indukować tak, żeby tu było S, a tu było N. No i wówczas to widzimy, że będzie się odpychać, bo bieguny jednoimienne się odpychają. W takim razie, jeżeli indukcja pola magnetycznego wytwarzonego przez zwojnicę rośnie yy, i ten prąd rośnie, czyli... Płynie w tym kierunku i indukuje coraz silniejszy biegun północy, tu, a coraz silniejszy biegun południowy tu. To w pierścieniu będzie płynął i indukował się taki prąd, żeby pole magnetyczne z nim związane było takie, żeby przeciwdziać. Czyli biegun S się indukuje tutaj, a biegun N tutaj i będą się wzajemnie odpychać. Czyli zaznaczamy, że jest odpychany. A teraz idziemy dalej i dalej mamy tak. Zaznacz poprawne dokończenie zdania wybrane spośród A do C. W sytuacji, gdy pierścień jest przyciągany przez dzwoń to prąd w pryszczeniu jest taki, jaki przedstawiony na rysunku A, B czy C. I tutaj tu jest już taki moment, kiedy moglibyśmy się dać złapać, tak? Bo tu w pierwszej sytuacji mamy tak, że wyszło nam, że rośnie... I potem jest pytanie o to, że rośnie. No to stwierdzamy, pewnie zaznaczyliśmy prawidłowo, że rośnie, bo jest pytanie o to, że rośnie. A co w tej sytuacji? Tu jest pytanie o to, co się dzieje, gdy pierścień jest przyciągany przez zwojnicę, a nam wyszło, że jest odpychany. Czy to oznacza, że nam wyszło źle? Nie, to oznacza tylko tyle, że tutaj po prostu inny przypadek rozpatrujemy. Więc żeby nie dać się na to yy, nabrać, i tutaj się nie sugerować, że jak nam wyszło tu odpychane, a oni się pytają o przyciąganie, to coś popełniliśmy jakiś błąd. Niekoniecznie tak jest. Po prostu tu jest inna sytuacja sytuacja. Sytuacja jest taka, że pierścień jest teraz przyciągany przez zwojnicę. Jest pytanie, że prąd w pierścieniu jest taki, jak przedstawiono na którym rysunku. Zastanówmy się. Teraz ma być przyciąganie, czyli mamy tą zwojnicę, no i już ustaliliśmy, że tu jest biegun północny, a tu jest biegun południowy. Jeżeli ma być przyciągany teraz ten pierścień, no to tu musi się indukować, musi się indukować taki prąd, żeby tu było Pol, żeby tu był biegun północny, a tu był biegun południowy. Teraz znowu przykładamy prawą dłoń w ten sposób, aby palce, cztery palce wskazywały przepływ prądu, a odchylony kciuk wskazywał biegun północny. W takim razie, analogicznie jak w Zwojnicy przed chwilą, przyłożymy palce właśnie w ten sposób, żeby cztery palce były tu do dołu, a kciuk odginał się w prawo. Czyli ta sytuacja jest prawidłowa. Tak? Jeżeli by była ta sytuacja, to cztery palce byśmy mieli tutaj, a kciuk odginałby się w lewo, czyli tu by było n, tu by było s, ale skoro wiemy, że tu jest n i tu jest s, no to wtedy by się odpychały. Tak? Czyli tak indukował się prąd w tym poprzednim przypadku, ale nie o niego nas pytają, bo nas pytają o przyciąganie. No tu jest prąd zerowy, no to wiemy, że jest to yy, źle, bo jak jest przyciąganie, no to, yy, to musi po prostu. Yy, ono wynikać z tego, że tu jest jakiś wyindukowany prąd, czyli prawidłowa jest odpowiedź A. Ale powiedzmy sobie, jak to jest jeszcze możliwe? No skoro tam pokazaliśmy, że mm, jeżeli Prąd płynie w tym kierunku, no to tu się indukuje biegun N, a tu się indukuje biegun S, no i tutaj jest ta reguła przekory. Jakim cudem w takim razie w ogóle może być taka sytuacja, że ten pierścień jest przyciągany przez zwojnicę? No to może być taka sytuacja, kiedybyśmy byśmy przesuwali oporni suwak opornicy w prawo, bo to by oznaczało, że opór rośnie, w takim razie natężenie maleje i mimo tego, że to indukowane pole magnetyczne dalej jest takie, że tu jest biegun N, a tu jest biegun S, bo prąd płynie dalej w tym kierunku, bo zawsze od plusa do minusa i dalej by płynął w ten sposób, i reguła prawej dłoni by nam mówiła, że tu jest biegun N, a tu jest biegun S, to jednakowoż w czasie byśmy widzieli, że indukcja tego pola maleje, no bo i maleje, tak? Czyli w czasie ten biegun N byłby osłabiany, a biegun S też byłby osłabiany, tak? Więc indukowany prąd, co byś chciał zrobić? Chciałby tym razem podtrzymać pole, bo to pole, tu jest N, tu jest S, ale jest coraz słabsze, tak? Ono maleje, więc wyindukowany prąd byłby taki, żeby stowarzyszone z nim pole magnetyczne podtrzymywało to pole magnetyczne, które to wyindukowane pole magnetyczne produkuje czyli właśnie biegun N również byłby w prawo, a biegun S również byłby w lewo.